kiedy graj, wydaje mi się, wzdłuż i wszerz, to akurat w Ostrołęce jestem, jestem pierwszy raz. Jestem nie bez powodu. Jestem tutaj również z tej racji, że według wszystkich znaków na niebie i ziemi Rada Liderów Konfederacji w nadpełniających wyborach powierzy mi pierwsze miejsce na liście w Okręgu Siedlecko-Ostrołęckim. Jest to duża szansa dla mnie osobiście, jest to duża szansa dla tego okręgu również, bo w poprzednich wyborach nie udało się wprowadzić z tego okręgu posła, choć zabrakło dosłownie kilkuset głosów. Z tego co pamiętam, to właśnie okręg Siedlecko-Ostrołęcki był tym, który się najbardziej, najbliżej potarł o mandat. Tak, zabrakło dosłownie kilkuset głosów więcej, żeby był poseł z tego okręgu. A jest to okręg, który zasługuje na swojego posła, zasługuje na posła z Konfederacji, dlatego że okręg Siedlecko-Ostrołęcki jest znany z tego, że jest okręgiem patriotycznym, prawicowym i powinien być reprezentowany przez, również przez Konfederację w Sejmie. Powinien mieć swoje biura poselskie w Siedlcach, Ostrołęce, być może w innych miastach i powinien w ten sposób być w Sejmie Polskim reprezentowany. Ponieważ no, występuję tutaj w ten sposób, można powiedzieć, o roli gospodarza spotkania, to może, żebym powiedział kilka słów o sobie, bo pewnie jeszcze nie raz w ciągu tego najbliższego roku będziemy się... Jestem radcą prawnym, mam doświadczenie jako przedsiębiorca, przez kilka lat prowadziłem kancelarię radcowską, w której zajmowałem się obsługą małych, średnich firm, obsługą tego, co jest rdzeniem polskiej gospodarki, tak? Czyli właśnie wspieraniem polskich przedsiębiorców w starciach. Przede wszystkim niestety starciach z administracją państwową, z ZUS-em, z Urzędem Skarbowym, z całą tą biurokracją narośniętą, przerośniętą, która utrudnia funkcjonowanie na co dzień polskim firmom. Ta misja, tak, z którą podjąłem najpierw działalność prawniczą, zaprowadziła mnie również do działalności politycznej. Najpierw w ramach Ruchu Narodowego, później razem z całym Ruchem Narodowym do Konfederacji zawiązanej w 2019 roku. W Konfederacji no już się zakorzeniłem jako również pracownik partii, jako skarbnik Konfederacji, gdzie odpowiadam za sprawy finansowe. To jest przez ostatnie 3 lata, jak Konfederacja jest w Sejmie, to za sprawy finansowe ja właśnie odpowiadałem. Natomiast w tym roku z zawiązaniem się sztabu wyborczego została mi powierzona również misja prowadzenia działu przekazu, działu programowego, tak się można powiedzieć, zostałem dyrektorem programowym Konfederacji. Jeżeli oglądacie, mam nadzieję, że oglądacie konferencje prasowe Konfederacji, różne nasze akcje, interwencje, no to kiedy widzicie postulaty, które tam padają, jakieś komentarze wychodzące od naszych liderów, projekty ustaw, które prezentujemy, to w 90% wypadków gdzieś tam za tą aktywnością, za tą działalnością, za tymi postulatami jest również moja czujna ręka spinająca to wszystko, tak, koordynująca te kwestie programowe, koordynująca przekaz, jaki z Konfederacji wychodzi. Tyle o mnie. A to, co chciałem powiedzieć bardziej już do bieżącej polityki się odnosząc, to ja tutaj zastanawiałem się, co właśnie dokładnie powiedzieć i właściwie temat nasunął się sam, dlatego że w drodze dotarła informacja, że obiegła Twittera informacja, że pani Róża Thun w wywiadzie w TOK FM raczyła oświadczyć, argumentując, że totalna opozycja nie powinna pójść na jednej liście, tak uzasadniając, dlaczego Hołownia pójdzie osobno, użyła takiego argumentu, że kiedy idziemy do wyborów na jednej liście, to rośnie poparcie dla Konfederacji. To jest ten argument, oparty oczywiście na faktach wynikających z sondaży, że kiedy totalna opozycja jest testowana pod kątem jednej listy, no to wtedy wychodzi wyższe poparcie dla Konfederacji. I to jest wspaniały argument, tak? Dlatego że ten argument pokazuje ten prawdziwy sposób myślenia tych starych elit politycznych, jakie mamy w Rzeczypospolitej. Pokazuje, że oni się po prostu nas boją. Że dla PiS-u, dla Platformy, Hołowni, Lewicy, PSL-u sytuacja, w której coś może podbić poparcie Konfederacji, sprawić, że wprowadzimy 10, 20 dodatkowych posłów, to jest coś, co sprawia, że oni do tego dostosowują swoją strategię, żeby tego uniknąć. Oni się nas boją, dlatego że jesteśmy jedyną rzeczywiście różniącą się od nich siłą, jedyną partią, która proponuje coś rzeczywiście innego, nową jakość. Tak? Bo jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda polska polityka od 30 lat, jak wygląda polska polityka przez te ostatnie kilkanaście lat, kiedy była zdominowana przez Platformę, przez PiS,
to w zasadzie we wszystkich istotnych sprawach oni mówią jednym głosem. Tak? Różnice mają charakter powierzchowny. Jeżeli patrzymy na podatki i świadczenia socjalne, to jest realizowany ten sam program. Jest po prostu kupowanie głosów wyborców, dawanie łapówek wyborczych. Kiedy PiS rozdął, tak, do granic możliwości całą tę warstwę socjalną, kiedy spowodował rozrzucanie pieniędzy na prawo i lewo, drukowaniem pustego pieniądza spowodował inflację, czy Platforma i Hołownia proponują jakąś alternatywę? No nie, oni nie mają odwagi, nie mają w ogóle takiego zamiaru, żeby wyjść i powiedzieć, że z tym trzeba skończyć, tu coś trzeba zmienić, tu trzeba przestać drukować pieniądze i przestać płacić niewiarygodnie wysokie świadczenia, na które nas po prostu jako narodu nie stać. Nie, oni mają jedną linię. Nic nie odbierzemy, nic nie przestaniemy, tylko będziemy dokładać więcej i jeszcze przelicytowują te obietnice, tak? Dlatego, że jeżeli PiS wychodzi z propozycją, żeby każdemu uczniowi dać laptopa z publicznych pieniędzy, no to jakiś czas wcześniej słyszeliśmy Lewicę, która proponowała bon na artykuły gospodarstwa domowego, żeby jeszcze dołożyć każdemu do pralki, a Platforma daje mniej więcej w tym samym obszarze nierealistyczne postulaty podwyżki 20% dla budżetów. Tak? To jest cały czas licytowanie się na tę samą kategorię obietnic, te same obietnice. Kiedy popatrzymy na stosunek do Unii Europejskiej, tak, do tego, jak Unia Europejska, szczególnie bardzo przyspieszyło, od kiedy Wielka Brytania wyszła z Unii, jak Unia Europejska przyspiesza federalizację, przyspiesza ten proces tworzenia jednego unijnego superpaństwa, jakie są wprowadzane unijne podatki, wprowadzany jest unijny dług publiczny, wprowadzany jest cały ten pomysł z KPO, tak, który sprawia, że Unia Europejska właściwie zaczyna dyktować już państwom członkowskim wszystko, tak, nie tylko rzeczy, które jakoś tam do traktatów unijnych należą do kompetencji unijnych, ale po prostu Unia za pomocą KPO przyznała sobie prawo, żeby w absolutnie każdej sprawie dyktować państwom członkowskim, co mają robić. No i w tej sprawie również PiS, Platforma, te pozostałe partie totalnej opozycji mówią jednym głosem. Tak? Najważniejsze jest to, żeby dostać te pieniądze z KPO, pieniądze, które przecież są pożyczone i które my już w tej chwili w unijnych podatkach spłacamy. I to jest najważniejsze. Nie można nic zrobić, na co Unia by się nie zgadzała, nie można w żaden sposób się temu przeciwstawić. Widać wyraźnie, że tak jak w sprawie podatków i socjalu, po jednej stronie stoi PiS i Platforma, po drugiej stronie stoi wyłącznie Konfederacja, tak samo w sprawie Unii Europejskiej, tylko Konfederacja ma ten rzeczywiście eurosceptyczny głos. Pozostali, no jedyną obietnicę, jaką mają, to, że będą bardziej do Unii podlegać, bardziej się Unii podporządkowywać, bardziej spełniać to, co Unia im każe. Kiedy cokolwiek ważnego, dużego w polityce się dzieje, tak, czy pandemia COVID-u, czy wojna na Ukrainie, no to się okazuje, że politycy PiS-u i Platformy mają do powiedzenia właściwie za każdym razem wyłącznie to samo, te same tezy, te same argumenty, te same decyzje, niezależnie od tego, kto akurat jest u władzy. Jedyną siłą w Polsce, która to kontestuje, jest Konfederacja. I dlatego oni się nas boją, dlatego obawiają się wzrostu naszego poparcia, obawiają się sytuacji, gdzie w wyniku rozkładu tego poparcia mielibyśmy więcej posłów. Są przestraszeni tym, że my się utrzymaliśmy, tak? Dlatego, że to też jest bardzo rzadka w polskiej polityce sytuacja, że jakaś partia spoza tego starego układu PiS, Platforma, PSL, SLD, jakaś partia się pojawiła, weszła do Sejmu i po 4 latach nadal ma poparcie, nadal ma pewność, że do Sejmu wejdzie, że wprowadzi posłów, ma poparcie rosnące, tak? Czyli że będą wchodzili kolejni posłowie, będą odbierać mandaty tym starym posłom, tak? Patoweteranom polskiej polityki. I jest ta obawa bardzo widoczna, ta obawa będzie narastać, tak? Ta obawa będzie narastać, można się spodziewać, że w najbliższych miesiącach zobaczymy dużo histerycznych ataków na Konfederację. Trwa cały czas oczywiście blokada medialna, tak? Politycy Konfederacji w mediach głównego nurtu pokazywani są rzadko i niechętnie. Przez media społecznościowe z kolei jesteśmy cenzurowani. Byliśmy cenzurowani w okresie pandemii COVID za wszystko to, co mówiliśmy w sprawie COVID-u. Teraz trwa wojna na Ukrainie i również w mediach społecznościowych jesteśmy cenzurowani za to, co mówimy na temat Ukrainy, na temat polityki międzynarodowej. Tam, gdzie akurat jest to, co ważnego się dzieje w polityce, to, co ludzi interesuje, no to tam tak oko Saurona mediów społecznościowych, Facebooka, Twittera, również chińskiego TikToka
zwraca się to oko i zaczyna ciąć, ciąć nasze zasięgi albo wprost likwidować profile, likwidować nasze posty. Dlatego ważne jest, żebyśmy oprócz tej obecności centralnej, medialnej, byli również obecni w terenie i tutaj liczymy na wsparcie, po prostu liczymy na wsparcie. Zachęcam Państwa do tego, żeby się wpisać na listę, która już albo krąży, albo powinna zacząć za chwilę krążyć. Puścimy taką listę w ruch. Zachęcam Państwa, żeby się na tę listę wpisać, podać swoje dane kontaktowe. No teraz wchodzimy w ten strategiczny, kluczowy okres tego roku wyborczego, tak? Tych najbliższych 7-8 miesięcy, które zdecydują o wyniku wyborów sejmowych. Jeżeli Państwo się wpiszecie na tę listę, dacie nam kontakt do siebie, to my będziemy się do Was odzywać z propozycjami tego, w jaki sposób możecie nas wesprzeć. Tak? Pomóc w rozwieszaniu banerów, pomóc w rozwieszaniu plakatów. Będziemy informować o spotkaniach, o naszych wizytach tutaj w okresie kampanii wyborczej. Będziemy informować o naszych aktywnościach też medialnych. Będziemy zachęcać do tego, żebyście też na własną rękę to promowali. Dlatego, że Facebook czy TikTok może zbanować profil Konfederacji, może zbanować kilkunastu, kilkudziesięciu głównych polityków konfederacyjnych, no ale jeżeli wszyscy Polacy, tak, jeżeli wszyscy sympatycy Konfederacji zaczną o czymś mówić, coś promować, do czegoś zachęcać, no to nie będzie możliwości, żeby to wszystko zostało ścięte i żeby to zostało ocenzurowane. I my w ten sposób możemy rzeczywiście przebić się i realnie osiągnąć taki punkt przełamania, w którym będziemy nie tylko, tak jak teraz, opozycją, która patrzy im na ręce, obserwuje to, pokazuje tę hipokryzję, ale będziemy taką partią, bez której być może nie będzie się dało przyszłego rządu w ogóle w tym Sejmie sformować. Dziękuję bardzo. Liczę na owocną współpracę z mieszkańcami Ostrołęki. Dobra, dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz. Chcielibyśmy też przedstawić Państwu naszych lokalnych liderów. Jako pierwszy zabierze głos Paweł Wyrzykowski, prezes okręgu partii Nowa Nadzieja. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Szanowni Państwo, ja jestem prezesem okręgu Nowa Nadziei, ale w tym roku przede wszystkim, jak i od kilku lat, przede wszystkim jestem członkiem Konfederacji. Bo na zewnątrz musimy być jak jedna pięć. Wewnątrz, wiadomo, różne są stronnictwa, różne tam poglądy, interesy, ale żyjemy w demokracji, a demokracja wymusza na nas współpracę, którą ja swoją drogą nie żałuję, którą zabiegałem od ponad dekady. Od 12 lat prowadzę okręg z ramienia partii korwinowskich, po kolei jak to szło. Teraz jest to partia Sławomira Mencena, Nowa Nadzieja. Została ta władza partii przekazana oficjalnie. I od samego początku bardzo zabiegałem o to, jak jeszcze się nikomu o tym nie śniło, ale bardzo mocno pracowałem nad tym, żeby nasze siły z narodowcami się połączyły. Z środowiskami narodowymi, ze środowiskami katolickimi, obecnie skupionymi wokół Grzegorza Brauna. I przez to w Kongresie Nowej Prawicy nazywali mnie szpiegiem Ruchu Narodowego, a w Ruchu Narodowym, że jestem szpiegiem Korwina. Na szczęście lokalnie to zadziałało świetnie. Do Straży Marszu Niepodległości, tak, żeby udowodnić, że to rzeczywiście zadziałało, do Straży Marszu Niepodległości w 2012 roku wystawiliśmy najliczniejszą ekipę zorganizowaną, 41 osób z Siedlec. I byli to zarówno wolnościowcy, jak i narodowcy. I mam nadzieję, że ta fuzja naszych potencjałów, naszych sił, naszego przekazu znajdzie również odzwierciedlenie w Ostrołęce. Ponieważ często się spotykam właśnie, w szczególności w takich dalszych miejscach od mojego rodzinnego miasta, że jedni chcą działać głównie na te stronnictwo, które im się podoba, inni ciągną w drugą stronę. Ale szanowni, mamy rok wyborczy, musimy być, tak jak mówiłem, jak jedna pięść na zewnątrz. Dlatego tutaj z tego miejsca od razu też mówię, że również całych sił, moje środowisko, ja sam, włączymy się w wysiłek kampanii wyborczej, aby w okręgu siedlecko-ostrołęckim Konfederacja miała przedstawiciela w Sejmie, a może i dwóch, dlatego że, jak ktoś dobrze śledzi, PSL ma tutaj około 11-12% poparcia,
w całym okręgu. I jeżeli, daj Bóg, PSL nie przekroczy progów w skali kraju, to ich procenty idą do podziału. Więc mamy szansę nawet na dwa mandaty. I tutaj jest to osiągalne tylko i wyłącznie dzięki naszemu zaangażowaniu. Przed spotkaniem, krótko przed spotkaniem słyszałem, koledzy z tyłu opowiadali, 3 lata temu było więcej osób, tak? A ja się pytam, co przez te 3 lata się zmieniło? Czy te 3 lata temu, jak było spotkanie, to zorganizowaliście się, czy współpracujecie, czy coś zrobiliście do ludzi na zewnątrz, czy powiększyliście swój potencjał, czy wykreowaliście lokalnych liderów? To jest odpowiedź tylko wam znam, tak? Natomiast ja ze swojej strony mogę zadeklarować, że w takich działaniach chętnie pomogę. Chętnie pomogę, dlatego można się do mnie też bezpośrednio odzywać. Ja swoim, mimo młodego wieku, dość dużym doświadczeniem i wiedzą pomogę. Pomogę każdemu, czy narodowiec, czy wolnościowiec, czy dronowiec, czy osoba po prostu, która dopiero zaczyna się interesować polityką. Ja podam swój numer telefonu teraz. Bardzo proszę, żebyście sobie zapisali, możecie od razu mi też SMS-a wysłać. Jestem do waszej dyspozycji. Podaję numer telefonu 694-015-653. Jeszcze raz, jeszcze po spotkaniu będzie można podejść. 694-015-653. Niedawno mieliśmy 694-015-653. W 2015 roku byłem liderem listy wyborczej partii Korwin w naszym okręgu i to były wybory, w których zabrakło nam 0,25% do wejścia do Sejmu. Prowadzilibyśmy wedle różnych analiz, prowadzilibyśmy 8 posłów, ja byłbym jednym z nich i jedną z tych osób, która w Sejmie blokowałaby absurdalne pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Niestety to się nie udało i Prawo i Sprawiedliwość bezkarnie mogło niszczyć polską gospodarkę przez jedną kadencję więcej. I to się odbiło również na Ostrołęce. Nie muszę wam tłumaczyć sytuacji z blokiem C elektrowni Ostrołęce. Razem z kolegą Krzysztofem Mulawą robiliśmy tutaj konferencję prasową w tej sprawie. Co zrobiła policja? Nie dość, że próbowała na nas nałożyć nielegalne mandaty, to jeszcze jeździła wokół i zagłuszała naszą konferencję. Mimo obecności posłów, mediów, utrudniali nam funkcjonowanie dla społeczeństwa i przekazanie naszego zdania mieszkańcom Ostrołęki i okolic. Państwo z mediów na pewno doskonale o tym pamiętają i jakie były wyroki sądów uniewinniające. Kto za to zapłacił? Podatnicy. Według mnie powinien to zapłacić z własnej kieszeni komendant miejski policji, który kierował wnioski o karanie, doskonale wiedząc, jak to się skończy. Więc jeżeli nie będzie tutaj silnej ekipy, skoordynowanej, nie ma co się dzielić, tak? Trzeba się łączyć. I jeżeli ta ekipa nie będzie dbała o podstawowe prawa obywatelskie i o interes mieszkańców, to nikt za nas i za was tego nie zrobi. Bo nie ma co liczyć niestety na władze lokalne, nie ma co liczyć na instytucje publiczne. Bo one otrzymują rozkazy z góry i ślepo to wypełniają. Wy musicie tutaj sami o to zadbać. Mam nadzieję, że kolegę Michała uda się wprowadzić do Sejmu i będzie nam w tym wszystkim pomagał. Co jest bardzo ważne. Dlaczego my żeśmy się wtedy w 2015 roku nie dostali do Sejmu? Bo zabrakło nam 1 głosu na każdą komisję wyborczą. Jest bardzo ważne, jak mówią klasyk demokracji Józef Stalin, nieważne kto głosuje, a ważne jest kto liczy głos. I wierzcie lub nie, ale skala fałszerstw jest przerażająca. Ja od 12 lat obsadzam po kilkaset osób w 13 jednostkach powiatowych naszego okręgu wyborczego i wiem, jakie to są patologie. Często jest tak, że jak już jest pora zamknięcia komisji wyborczej, to komisja, która jest z jednej partii często i tam ktoś może jakiś mąż zaufania, ale męża zaufania się odsyła do pokoju z komputerem i członek komisji otwiera spis wyborców, mówi: o, Zenek, nie było Zenka na wyborach, a on PiS popiera. No ja się za niego wpiszę, tak? Biorę czystą kartę, głos ważny, frekwencja rośnie, jeszcze jest czym się pochwalić.
prawda? I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne, bo w ten sposób się wycina tych uczciwych. A ludzie, którzy od 20 lat siedzą w tych komisjach, doskonale wiedzą, kto ma wygrać. Co więcej, to nie jest wcale najczęstszy sposób fałszowania. Dostawianie drugiego krzyżaka już odeszło do lamusa, bo jest łatwo weryfikowane, że coś było robione. Najczęstszy sposób fałszowania, nie wiem czy wiecie, to jest w ramach jednej listy. Dajmy na to hipotetyczna taka sytuacja. Milewski, Wargocka z PiS-u, tak, zaklejali swoje plakaty, baner na barę wieszali i walczyli między sobą, cholera, obydwoje się dostali niestety. Ale jakie się rzeczy słyszało z komisji? Że w ramach jednej listy kandydat A, kandydat B, jeden dostał 100 głosów, drugi dostał 200, ale w protokole jest na odwrót. A na całą listę się zgadza, tak, suma. Każdy ma to w głębokim poważaniu, bo lista PiS-u tyle, ile ma, tyle ma, ale który konkretnie kandydat, to już nie wnikają. I tu jest wielkie pole do popisu do tych partyjnych aparatczyków. I tego też warto pilnować. Bo nawet jeżeli jest jakaś inna partia, tak, jakaś inna partia wprowadza tych 8 czy 7 posłów, to może lepiej niech wprowadzi tych, którzy mają rzeczywiście te głosy, tak? A nie tych, którzy już tutaj na tym etapie oszukują i kręcą. Dlatego jesteście bardzo potrzebni nam w komisjach wyborczych i ten numer telefonu, który podałem, też do tego służy. Żeby to nie jest możliwe w państwach Europy Zachodniej. W państwach Europy Zachodniej ludzie o naszych poglądach są całkowicie zmarginalizowani. Jeżeli ktoś z Państwa ogląda media głównego nurtu i tam słyszy, że przez Europę przewala się jakaś fala populizmu czy fala nacjonalizmu, to proszę to wszystko wziąć w nawias. Już w mojej ocenie to jest po prostu nieprawda. Jeżeli popatrzy się literalnie na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, jakiekolwiek nadzieje, a PiS-owcy lubią takie nadzieje rozsnuwać, moim zdaniem bez podstaw, że w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego tam się coś przestawi, że będzie możliwa jakaś reforma w inną stronę tych struktur, to jest całkowicie pozbawione podstaw, po prostu w faktach. Ja przez wiele lat swojej działalności poznałem ludzi z Europy Zachodniej, z różnych partii eurosceptycznych, uniokrytycznych, narodowych, katolickich, konserwatywno-liberalnych czy wolnościowych. I generalnie oni nie mają wielkich złudzeń. Oni robią to, co robią z przekonania, ale nie mają wielkich złudzeń, że zmienią w swoich państwach sytuację. My w Europie Środkowo-Wschodniej mamy pewną szczególną właściwość, to znaczy część naszych społeczeństw, nie mówię, że wszyscy, ale część naszych społeczeństw w Polsce, w innych państwach zachowuje w sobie sceptycyzm wobec lewicowych idei, bo ma w rodzinach negatywne doświadczenie komunizmu. I to, czym operuje nowa lewica i to, czym operowali komuniści, nieprzypadkowo jest do siebie bardzo, bardzo podobne. To są te same korzenie intelektualne. Więc jest szansa, żeby u nas, w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce, uformować zorganizowany opór przeciwko narzuceniu dokładnie tego samego, co jest narzucone już w tej chwili w Europie Zachodniej. I to my robimy. To jest batalia cywilizacyjna i kulturowa, która się odbywa na wielu polach. Drugim miejscem na świecie, gdzie taki zorganizowany opór się zawiązał, są Stany Zjednoczone. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych nazywa się tam tak zwaną wojną kulturową. Czyli pojęcie wojny kulturowej wprowadzają media głównego nurtu w sytuacji, kiedy ludzie o konserwatywnych poglądach nie rezygnują ze swoich praw obywatelskich. Wtedy oni mówią o pokoju, wojna, ktoś tu jeszcze z nami walczy. I tam są zorganizowane trendy, popatrzcie co się dzieje na Florydzie, gubernator DeSantis w tej chwili, śledzę jego komunikaty prawie codziennie, bo też codziennie je nadaje, w jaki sposób punkt po punkcie wali w te różne dogmaty politycznej poprawności. Pokazuje, nie będzie abolicji dla więźniów, nie będzie ludzi skazanych wypuszczania, nie będzie przyjmowania nielegalnych imigrantów, nie będzie nauczania w szkołach jakiejś tam, prawda, białej winy LGBT, queer i tak dalej. Mówi, będzie nauczanie normalnej wiedzy. I okazuje się, że da się w Stanach Zjednoczonych. To nie byłoby możliwe w żadnym państwie w tej chwili Europy Zachodniej. Nie miejcie złudzeń. I to nie ma miejsca w żadnym państwie Europy Zachodniej. A to może mieć miejsce w niektórych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Zależy od tego, kto gdzie rządzi, bo mamy ten cykl demokratyczny w każdym państwie inny. I uważam, że na tle jakby państw Europy Środkowo-Wschodniej, jakie weźmiemy, Polska ma dwie cechy wyróżniające. Jest ciągle relatywnie najmniej zlaicyzowana, choć oczywiście laicyzuje się w dość szybkim tempie. Z laicyzacją idzie też coraz większa otwartość na idee lewicowe, bo kiedy nie ma kotwicy jakiejś moralnej czy aksjologicznej, no to, że tak powiem, łatwiej jest przedstawić idee lewicowe jako nową, lepszą jakość
i pociągnąć ludzi w tym kierunku. Druga sprawa, Polska jest państwem niedużym, ale średnim. A państwo średnie jest w stanie w różnych sprawach zachować swoją wewnętrzną autonomię. Jeżeli pogadacie z ludźmi z państw bałtyckich, które są mniejsze, albo nie wiem, ze Słowacji czy nawet Czech, oni nie wierzą we własną autonomię w różnych kwestiach. Natomiast w Polsce wiele osób wierzy w to, że możemy mieć autonomię w różnych kwestiach i również potwierdza to doświadczenie, choćby doświadczenie życia gospodarczego, choćby doświadczenie posiadania własnej waluty, prawda? Trudno jest po doświadczeniach z ostatnich 10 lat tłumaczyć Polakom, że to źle, że mają własną walutę, jeżeli są twarde dane ekonomiczne, które pokazują, że polska gospodarka ma swoją własną, mimo włączenia w gospodarkę unijną, ma swój własny sposób reagowania na zjawiska gospodarcze, tak? I może zareagować inaczej niż państwa bałtyckie, czy inaczej niż Węgry. Mamy dużo atutów, o których się na co dzień w ogóle nie mówi, które powodują, że jest tutaj jak powalczyć. Natomiast co jest głównym sposobem zniechęcania nas do podjęcia jakiejkolwiek aktywnej walki o to, żeby w Polsce sprawy były układane zgodnie z naszymi przekonaniami i naszymi interesami, a nie programem narzucanym z zagranicy pod hasłem globalnych celów zrównoważonego rozwoju, Fit for 55, unijnej polityki klimatycznej, tam agendy postępu i praw człowieka, czy jeszcze coś innego. Jest wmawianie każdemu pojedynczemu Polakowi, że nic nie znaczy i na nic nie ma wpływu. I co do każdego pojedynczego Polaka, niestety jest to w 99,9% prawda. Natomiast jeżeli wiele osób się połączy, to sytuacja już się zmienia, bo ciągle mamy demokrację. Ciągle mamy demokrację, ciągle mamy cykl wyborczy. I choć są próby kontrolowania tego cyklu wyborczego przez media, przez granty, przez finansowanie jakichś organizacji fact-checkingowych, które będą teraz nam mówić, co jest prawdą, co jest nieprawdą, przez zawstydzanie ludzi, którzy mają poglądy bardziej niepoprawne politycznie, że niby są zacofani, że są oszołomami, to ciągle jednak jest duża masa krytyczna osób aktywnych wyborczo, które myślą samodzielnie i tego nie kupują. I to jest nasza szansa. I w takim kontekście chciałbym, żeby Państwo sobie osadzili te zachęty. W takim kontekście, tak, to co my proponujemy, to jest uczestniczenie w elitarnej sieci ludzi, która w sposób zorganizowany ma zamiar wstawić w stopę między drzwi pewnego scenariusza, który został napisany, ale nie do końca jest jeszcze zrealizowany. I to się tak chybocze. Czy się uda, czy się nie uda. I płyną do Polski pieniądze. Przez fundację Sorosza, przez fundacje niemieckie, przez granty unijne, żeby dofinansować naszych przeciwników. I płyną naciski i na samorządy, i na rząd, i na różne organizacje. I płynie propaganda przez media, szeroką rzeką codziennie przez internet. I płyną naciski na rząd, przez różne organizacje biznesowe, międzynarodowe itd., żeby wszystko organizować w odwrotnym kierunku niż byśmy chcieli. Kilka pól tej batalii tylko zarysuję, żeby Państwo wiedzieli, o czym mówię, żeby to nie brzmiało enigmatycznie albo spiskowo. Pierwsza podstawowa rzecz, no to oczywiście, żebyśmy mieli swoje państwo. Państwo, które jest jakkolwiek efektywne w działaniu. Państwo efektywne w działaniu to jest państwo, które po pierwsze zachowuje jakąś suwerenność prawną i które zachowuje jakąś suwerenność finansową. Obie te rzeczy w tej chwili są wyjmowane. To, co widzicie, cały ten spór o praworządność, żeby była jasność, jesteśmy stuprocentowo za praworządnością. Nikt z nas nie marzy o życiu w państwie, w którym jest anarchia, rządzi przemoc, jakaś tyrania, tak? Natomiast pokażcie mi Państwo przez takie kilka lat jedną publiczną debatę na temat tego, co znaczy termin praworządność. Takiej debaty nie było i nie będzie, ponieważ ten termin jest wykorzystywany instrumentalnie do tego, żeby pod hasłem praworządności w tej chwili sprzedać Polakom to, co kontestowaliśmy od samego początku debaty o przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej, czyli wyższość prawa unijnego, a de facto także władzy politycznej unijnej nad wszystkimi instytucjami i prawami państwa polskiego. Dokładnie do tego się to sprowadza. W Unii Europejskiej nie ma w tej chwili wyższego standardu praworządności niż jest w Polsce. Jestem w stanie to udowodnić na wielu przykładach. Ale nie ma żadnej debaty ani żadnego programu, gdzie ta kwestia byłaby dyskutowana. Zrobił to Dobromir Sośnierz w jednym ze swoich filmów, pokazując, że nawet na poziomie sposobu liczenia głosów w głosowaniach, przy wszystkich swoich wadach, polski Sejm
jest bardziej doskonały pod względem procedur niż Parlament Europejski. Jeżeli chodzi o transparentność zapadania decyzji, polski sposób tworzenia prawa jest bardziej w mojej ocenie praworządny niż ten europejski. Nie chodzi o praworządność, chodzi o wydrążenie państwa polskiego z różnych kompetencji. To się odbyło poprzez traktat akcesyjny. Wówczas politycy wciskali społeczeństwo, że mają ten proces pod kontrolą, że to jest w naszym interesie. Następny krok był w traktacie lizbońskim. Wówczas mówiono, że tak musimy, że to jedyna droga, a poza tym, że jest to w naszym interesie. I teraz to się odbywa już metodą salami w wielu różnych decyzjach i metodą faktów dokonanych. To przez tworzenie faktów dokonanych, typu w traktatach nic na ten temat nie ma, ale nowa polityka unijna jest taka. Jak chcecie kasę, to ją zaakceptujcie. Plus lecą od zeszłego roku przygotowania do ewentualnej nowelizacji traktatu. Odbyła się sterowana odgórnie konferencja przyszłości Europy. PiS-owców tam dopuścili, ale nie z głosem decydującym o czymkolwiek i te frakcje typu tam ECR czy coś. I jest szykowanie do tego. I to jest to, co mówią, że Francuzi i Niemcy będą chcieli reformować Unię Europejską. Czym wyjdzie, zobaczymy, bo się wszystkie państwa muszą zgodzić. Jeżeli w którymkolwiek państwie... Natomiast oni mają bardzo prostą metodę przepychania tego. Oni mają metodę taką, że jak gdzieś jest, w którymś państwie jest taki rząd, który coś wyblokował, to najpierw go osamotnić, jak jest osamotniony, maksymalna presja. Maksymalna presja wtedy co do zasady ustępują, a jak nie ustępują, to przeczekać, aż się rząd zmieni. I w ten sposób osamotnianie tych, którzy by stwarzali opór, a następnie presja lub przeczekanie, ta metoda co do zasady na razie działa. Dlatego też trzeba przemyśleć, jak na nią zareagować. I tutaj my musimy mieć jako Polacy jakieś konkretne pomysły. Co jeżeli na przykład w Polsce będziemy mieli rząd, który chce zablokować zmianę traktatów na naszą niekorzyść i będzie grana strategia osaczania i przeczekiwania. Musimy mieć na to konkretne pomysły, o takich sprawach uparcie dyskutować. Druga sprawa to są prawa obywatelskie. To, co zrobiono pod pretekstem COVID-a, to nie był przypadek. W mojej ocenie oni pewnie improwizowali. Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, bo wszyscy, którzy w to byli zaangażowani, to wiedzieli, co robią. Natomiast ta improwizacja wyszła im wybornie. Myślę, że są zachwyceni, oglądając efekty tego, co można zrobić ze społeczeństwami. Jak plastyczne są społeczeństwa, jeżeli chodzi o odbieranie praw obywatelskich. Myślę, że pod jakimś pretekstem będzie powtórka z rozrywki. Zwróćcie Państwo uwagę, że język mówienia o paszportach covidowych już w tej chwili jest zaadaptowany do polityki klimatycznej i mówienie o paszportach emisyjnych. Jeden z pierwszych polskich banków już zaczął na podstawie wydatków z bankowości elektronicznej szacować tak zwany ślad emisyjny każdego klienta. Po to, żeby nam dostarczyć bezpłatne informacje, jaki mamy ślad emisyjny. Jakby komuś z Państwa takiej informacji brakowało. No ale oczywiście wiemy, że w następnym kroku będą proponowane jakieś zachęty, żeby ten ślad zmniejszać, a jak już liczba tych zachęconych będzie ponad 50%, to się zaczną też utrudnienia dla tych mniej zachęconych. Takie mechanizmy są konstruowane i tworzone. Sprawami obywatelskimi idzie kwestia własności i wolności gospodarczej. Kwestia, którą my podnosimy także w Konfederacji, także jako narodowcy, choć jak ktoś oglądał uważnie naszą dyskusję z Konradem Berkowiczem i Fatmiem Menzenem z Wrocławia z 2018-2019 roku, to wie, że ja i Michał nie byliśmy tam obrońcami największymi dogmatycznego liberalizmu gospodarczego. Ale nie trzeba być liberałem gospodarczym, żeby widzieć, że wraz z wolnością gospodarczą i własnością idzie w ogóle jakakolwiek wolność, tak? W ogóle jakakolwiek. I popatrzcie Państwo, te trendy, które są w tej chwili, są naprawdę bardzo niebezpieczne. To znaczy ludziom teoretycznie można zostawić własność, ale jeżeli do tego dowali się taki domiar podatkowy, że nie ma już w budżetach gospodarstw domowych żadnego luzu, a dokładnie w takim momencie się zaczynamy znajdować, to co z tej własności? Mówi się o tym, żeby tak podnieść podatki, żeby ludzie chcieli się wyzbywać własności. Oficjalnie minister tego rządu mówi o tym, że wprawdzie ludzi na auta elektryczne nie będzie stać, bo one będą droższe, ale już są takie nowe modele, że można jeździć i nie być właścicielem. Co nam to przypomina? Ja kilka lat życia przeżyłem w socjalizmie tak zwanym realnym, ale mi to przypomina naprawdę tamte czasy. Tamte czasy, no, gdzie też nie trzeba było być właścicielem, różne rzeczy były wspólne i mówiono, to jest nowa wyższa jakość i tak się da żyć. I faktycznie tak się da żyć. Istoty ludzkie są w stanie zaadaptować się do życia w najbardziej niesprzyjających warunkach. Co najwyżej część populacji biologicznie tego nie przetrwa. To wszystko już było testowane. Więc nie dajmy się zwieść, że jest jakiś moment buntu, gdzie społeczeństwo się obudzi bez aktywnego przywództwa, bez wysiłku. Obudzi się i odrzuci złe rozwiązania.
Historia pokazuje, że da się ludzi nagiąć do najgłupszych, najbardziej pokażających rozwiązań. Jak się zrobi to przemocą i podstępem, to to może działać, nawet przez wiele pokoleń. W związku z czym albo się dobrze zorganizujemy, wstawimy stopę między drzwi, w tej chwili taką stopą między drzwi wstawioną jest Federacja w Sejmie i odeprzemy tą presję zupełnie świadomie, otwarcie, ze względu na wyzwania współczesnego marketingu politycznego będziemy musieli jeszcze otwierać z uśmiechem na ustach i deklarowanym luzem, że się przy tym dobrze bawimy. Kręcąc TikToki i jakieś inne rzeczy, które teraz trzeba kręcić po to, żeby docierać do różnych grup społecznych. Albo skończymy w sytuacji takiej jak na przykład Kanadyjczycy, którzy jak się zechcieli pobuntować, to im poblokowali konta. I okazało się, że nie mają za co zatankować ani chleba kupić, bo buntują się nie w tą stronę, co jest dozwolona. Czwarte pole, nie mniej istotne niż to poprzednie, które powiedziałem, łączące się bezpośrednio z tym wszystkim, to jest takie pole, powiedziałbym, ulubione pole przez lewicę, operacji na świadomości społecznej, podmieniania kultury, podmieniania tożsamości, moralności, wiary do eliminowania albo podmieniania na inne wyznania, w szczególności te napływowe i bardziej pozaeuropejskie, no i po prostu zmieniania świadomości społecznej. Przestrzegam Państwa przed życiem w dobrym samopoczuciu, że jako Polacy mamy jakąś bardzo silną kulturę. Doświadczenie i dane tego nie potwierdzają. Widać, że to, co robią media, wpływa na społeczeństwo w bardzo szybkim tempie. Jeżeli popatrzycie Państwo na badania opinii publicznej, jak one się zmieniają w okresie, kiedy są prowadzone nawet w III Rzeczpospolitej, widać duże i szybkie zmiany świadomości społecznej. Moim zdaniem wielkim zagrożeniem dla efektywności jakiejkolwiek prawej strony sceny politycznej jest to, że starsze pokolenie nie analizuje badań i co z nich w ogóle wychodzi w kwestii pokoleń młodszych. Są tutaj na sali, cieszę się licznie, przedstawiciele młodszego pokolenia. Myślę, że mogliby wiele powiedzieć o nastawieniu i stanie świadomości swoich znajomych. Nie ma to nic wspólnego już w tej chwili często niestety z tradycyjną polską kulturą czy jej podręcznikowym wyobrażeniem. I to jest pewien fakt, który po prostu trzeba z którym trzeba się zmierzyć. Zmiany świadomości społecznej mogą dzięki zaawansowanym narzędziom, którymi w tej chwili dysponujemy, zajmować na przykład 15 lat, a nie 150. Nie żyjemy w czasach wynalezienia druku, tylko żyjemy w czasach, kiedy wszyscy dysponują urządzeniami mobilnymi, na których treści zmieniają się w ciągu kilku sekund. W związku z czym, dlaczego świadomość społeczna nie miałaby się zmienić w ciągu 10 albo 15 lat? Te idee, które obecnie są promowane, za 15 czy 20 lat mają wpływ bezpośrednio na rozwiązania, które społeczeństwo popiera. W związku z czym znów trzeba otwarcie o tym mówić, te mechanizmy demaskować i bezpośrednio w mojej ocenie atakować to, co uważamy za szkodliwe. Nie da się wmanewrować taką poprawność polityczną, że my różnych rzeczy nie będziemy krytykować, dlatego że jest demokracja, jest tolerancja, każdy ma prawo do swojej opinii. Oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii, a my mamy prawo krytykować opinie, które uważamy za szkodliwe i destrukcyjne. I na tym polega wolność, a nie na tym, że wszyscy akceptują wszystko. Irytuje mnie wyjątkowo, jak słyszę, że ktoś w tej chwili oczekuje, że my będziemy mówić, że szanujemy wszystkie poglądy. Możemy szanować wszystkich ludzi, ale nie wszystkie poglądy. Można szanować człowieka, ale nie zgadzać się z jego poglądami. I to jest normalne. I tak kształtowała się Europa. Jak ktoś chce nas szantażować, że nie jesteśmy dobrymi Europejczykami, bo nie mamy takiego podejścia, to należy mu przypomnieć, jak kształtowała się historia europejska, bo może sam nie ma o tym bladego pojęcia. Powiedziałem już kilka słów o tym właśnie, jak widzę naszą rolę, czyli że jesteśmy taką stopą między drzwi. Oczywiście docelowo byłoby wspaniale, gdybyśmy Polską rządzili, natomiast na razie musimy zablokować te negatywne zmiany, które się odbywają, a przede wszystkim główny negatywny trend, który polega na tym, że Polacy są niezorganizowaną masą ludzi zamieszkującą te ziemię, które państwo polskie w tej chwili administruje, niezdolną do artykułowania swoich interesów w sposób skuteczny. Polscy politycy w tej chwili mogą bezkarnie Polaków oszukiwać. Robią to codziennie. Polacy nie wyciągają z tego wniosku. Trzeba to zmienić. Jeżeli komuś brak motywacji pozytywnych do głosowania, do pracy wyborczej, to motywacje negatywne też nie są najgorsze. W najbliższych wyborach, które będą, mam nadzieję, w tym roku, mamy zamiar ukarać jak największą liczbę posłów, wypychając ich z parlamentu. Każdy wprowadzony konfederata to jeden poseł Platformy, PSL-u, PiS-u lub Lewicy wypchnięty z parlamentu. Czy to nie piękna perspektywa? Wypchnąć ich jak najwięcej. Wszystkich. Niezależnie, którzy będą wypadać.
Oni rotują między partiami. Popatrzcie, przeanalizowaliśmy ostatnio na jeden ze swoich grafik, skąd się wzięło koło Hołowni. Tam są ludzie, którzy byli w PiS-ie, w Platformie i w Unii Wolności, czy jakiejś partii proto-uniowolnościowej. Jak popatrzycie, ktoś tam ostatnio jakieś snuł dywagacje, na jakiej zasadzie się ludzie dzielili, którzy szli do PiS-u i do Platformy. Dopatrywał się w tym klucza ideowego albo kluczu interesu. Wiecie Państwo, co ja uważam, że to są bardzo optymistyczne diagnozy, gdyby chodziło o interesy albo jeżeli chodziło o ideę. Rozmawiałem z wieloma politykami PiS-u i Platformy. Klucz był czysto towarzyski. Jak upadał AWS i kształtowały się PiS i Platforma, były odbierane przez byłych polityków AWS-u, którzy przeskakiwali do PiS-u i Platformy, jako alternatywne, konkurencyjne i poniekąd bliźniaczo podobne do siebie projekty centroprawicowe. I kto znał kogo, ten tego wciągał. Tak było. A teraz dorabianie ideologii, oczywiście Platforma poszybowała już w tej chwili w lewo, wzięła sobie postkomunistów na pokład i tak dalej. Więc nie jest tą samą Platformą. PiS też w tej chwili trochę bardziej przypomina Ligę Polskich Rodzin, niż wtedy, kiedy ja byłem najmłodszym posłem i był rząd Marcinkiewicza czy Jarosława Kaczyńskiego, tak? W tamtym czasie Liga Polskich Rodzin proponowała politykę prorodzinną, a PiS mówił, nie da się, nie ma pieniędzy, czyli to, co Platforma za nim PiS teraz rozumie. Nikogo nie pamięta oczywiście, ale ja pamiętam. Tak było. Tak było w polityce parlamentarnej. I my musimy odrzucić pokusę fałszywego pragmatyzmu. I my ją odrzucamy. I my ją odrzucamy. Gdybyśmy byli takimi pragmatykami, to byście nas widzieli w PiS-ie, w Platformie, a może, nie wiem, tam jeszcze gdzieś indziej. Małe uzupełnienie do programu Michała. Powiedział, że w Ruchu Narodowym zaczął. Ja pamiętam, jak w Ruchu Narodowego Michał się włączał, to już jako prawnik wspierał jedną z fundacji Prolife, prawda? Więc też zaangażowanie społeczne, później zaproszenie do zaangażowania politycznego, najpierw merytorycznego, bo potrzebowaliśmy. Przecież został Michał nam polecony jako prawnik, który pomoże nam zorganizować finanse i tak się nasza współpraca zaczęła. No a później, prawda, działalność gospodarcza poszła w kąt, zaczęła się polityka. Potrzebujemy też takich ludzi, którzy są w stanie zrezygnować z dotychczasowej aktywności zawodowej po to, żeby zaangażować się na 100% w politykę. Bez takich ludzi nie da się tego pociągnąć. Wielu z nas, którzy w tej chwili tworzymy na poziomie ogólnopolskim te partie, popatrzcie, teraz też tego wyboru dokonał Sławomir Mentzen. Zarządzanie firmą już przekazuje tam komuś innemu i angażuje się w politykę. No bo nie da się uprawiać polityki, prawda, po godzinach. To znaczy da się, ale liderzy nie mogą uprawiać polityki po godzinach, bo nie będą dobrymi liderami. Główny sposób na demobilizację nas to wmawianie nam, że nie ma alternatywy i nie będzie. Tym się zajmowały media głównego nurtu, tym się zajmował PiS, tym się zajmowały różne organizacje. Aż w 2019 roku wydarzył się błąd systemu, to znaczy Konfederacja weszła do Sejmu. To się nie miało wydarzyć. To, że to się nie miało wydarzyć, to było publicznie powiedziane przez wiceprezesa PiS-u Adama Lipińskiego w Polsacie. Swoją drogą zdumiewająca szczerość. Nie wiem, co tygodniowa kolejka, w praktyce lekarz siedzi w przychodni, cały dzień gapi się w sufit, dlatego że są fikcyjne wizyty poumawiane i nieodwoływane i po prostu jest pacjenci potrzebujący i mają dostępu. A ci, którzy się tam wcześniej porejestrowali na to machnęli ręką, to nie korzystają z tych usług. Jest tu cała ogromna praca do wykonania. Tak? System oparty o monopol Narodowego Funduszu Zdrowia to jest coś, co powstało nie tak dawno, to jest system, który sobie liczy 20 lat. Natomiast system oparty o logikę i sposób rozumowania, wzięty po prostu z najgłębszego PRL-u i kopiujący cały czas te same patologiczne wzorce. I to jest jeden przykład. Tak? No, bardzo trudno jest myśleć o powiększaniu rodziny, zwłaszcza o już posiadaniu trójki, czy czwórki, czy piątki dzieci, kiedy ma się poczucie, że po prostu jakakolwiek sytuacja zdrowotna, jakikolwiek problem zdrowotny, choroba, to jest ogromne wyzwanie i w praktyce ogromny wydatek wymagający odwoływania się do płacenia ciężkich pieniędzy za każdą wizytę, każdą terapię, w momencie, kiedy już raz te pieniądze zapłaciliśmy w składkach zdrowotnych, które są przymusowo odbierane. No i takie zagadnienia można mnożyć. Tak? Mieszkania to jest kolejny obszar, kwestia zarobków to jest kolejny obszar. Tak? W momencie, kiedy ponad połowa naszych zarobków jest odbierana przez państwo, no to siłą rzeczy ta druga połowa, jeszcze dodatkowo niszczona w tej chwili przez inflację, gdzie tej drugiej połowie też się odbiera wartość, to siłą rzeczy tworzy warunki bardzo niesprzyjające, tak, podjęciu decyzji o założeniu rodziny, kiedy ktoś ma poczucie, że na ochronę zdrowia nie może liczyć, w mieszkaniu mieszka wynajmowanym, które może mu właściciel z dnia na dzień wypowiedzieć, a i w dodatku jest to mieszkanie małe, bo go nie stać na większe,
a zarobki są niepewne, są niskie i na te wydatki związane z dziećmi go nie stać. Także no, te kwestie bytowe to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zaadresować, żeby Polacy decydowali się na większe rodziny. I tego się nie załatwi dawaniem 500+, czy wyprawki na start, czy jakichś świadczeń socjalnych, bo to są działania, które no jednocześnie pogarszają sytuację ogólną ekonomiczną, tak? Generują inflację, powodują, że więcej pieniędzy trzeba wszystkim zabierać w podatkach, żeby potem jakąś niewielką część tego im zwrócić w tych świadczeniach socjalnych. To jest potrzebna gruntowna przebudowa całego systemu. A drugi ogromny obszar, tak, który stoi na przeszkodzie, no to są te kwestie kulturowe, o których też już poseł zagaił. Tak? Kwestie kulturowe to, że jesteśmy jako naród poddawani tej nieustannej propagandzie płynącej od zachodniej lewicy, no w tej chwili również też od polskiej lewicy, propagandzie, która mówi, że ty człowieku nie myśl w ogóle o obowiązkach w życiu, nie myśl o tym, żeby założyć rodzinę, żeby mieć dzieci, ty myśl o tym, żeby przyjemnie spędzać czas, żeby wymyślać sobie jakieś coraz dziwniejsze zajęcia, uzależnienia i formy spędzania czasu, myśl wyłącznie o sobie, pozrywaj wszystkie więzi, nie miej rodziny, nie interesuj się swoją rodziną, nie interesuj się tradycją, nie interesuj się najlepiej nawet przyjaciółmi i kolegami, niech twoje życie to będzie tylko odbębnianie 8 godzin w korporacyjnej pracy, tak, w międzynarodowej korporacji, a potem siedzenie, oglądanie Netflixa, konsumpcja tak, jakiegoś coraz bardziej wymyślnego jedzenia i używek, tak, które robią ci z mózgu po prostu przepaloną dziurę. No, to jest też problem, który trzeba zaadresować, który jest zaadresować niesłychanie trudno, dlatego że państwo ma bardzo ograniczone narzędzia, żeby działać na tym polu kulturowym. To też jest potrzebna właśnie też organizacja oddolna, tak, organizacja samych ludzi, żebyśmy sami sobie nawzajem po prostu właśnie nie dawali zrywać tych więzi, tak, funkcjonowali w tych sieciach społecznych, dbali o swoje rodziny, dbali o swoje kontakty z rodziną, dbali o to, żeby mieć przyjaciół, żeby mieć z nimi kontakty, angażowali się w życie społeczne, tak, żebyśmy byli w organizacjach, niekoniecznie w partii politycznej, tak, żebyśmy byli po prostu w organizacjach.